cause we're brothers first. Cause we're peeping through a lot, but it ain't over. We gon' keep it going. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? Witam Was w ten piękny, sobotni poranek. Mamy w pół do ósmej, a może już nawet ciut dalej. Tak, wyszedłem trochę na plac przespacerować się. Jestem już po kawie. Zamknąłem psa. Mamy umytą kopereczkę ładnie. Tam przyjechało wczoraj, jak mi nie było, żyto. Idziemy zobaczyć. Wczoraj przywieźliśmy tą przed centralą. Byłem właśnie w biurze tutaj. Już jest, naprawdę już jest, kurczę, na czym oko zawiesić. Ale nie będę pokazywał. Jak wrócę, to pokażę, jak już będzie 100% gotowe. Bo tak i będzie. Wtedy sobie obejrzymy efekt taki już końcowy. Tak, tutaj przyjechało żytko. Coś to jest. A to nie jest tur. Tur jest, mamy na hali. A to jest odmiana SY. Nie SY nawet, tylko SU. Perspektyw. Perspektyw to się nazywa. Już sobie przypomniałem. Także będą perspektywy na plon. Siać zamierzam, no chciałbym, wiadomo, jak najszybciej, ale co wyjdzie koło 20, tak coś czuję, bo chyba, że zasiejemy po prostu w dwóch terminach. Oto byśmy zasiali wcześniej, bo to jest tutaj koło domu i tutaj te pola to praktycznie tylko talerzówką przejechać jeszcze raz przed siewem, te samosiewy zniszczyć, rzepaku i tu akurat owsa. A tam, w nadziei, gdzie będę siał te żyto po centrali rok, to musimy poczekać jeszcze właśnie do 20, żeby ten Roundup zaczął działać na korzenie. Tutaj jest właśnie to. To też jest, to jest odmiana tur. Czyściutka, można prosto siać. Tu jest jeszcze Big Bag Owsa. Tutaj taka resztkunia. To wysiewam. To jest u mnie. Ja będę mało siał jednak tego. To jest też tur odmiana. Żyto hybrydowe. Jednostka siewna 0,5 hektara. Jaką ma gęstość? 27 kg jest w worku. 99 siła kiełkowania, 1 milion nasion. Czyli jakbym zasiał to, to będzie 100 sztuk na hektar. A planuję tak 170 chyba, czyli 1,7 jednostki by wystarczyło. Wszystko zależy od tego. Wszystko zależy od tego, czy ten siew będzie teraz, w następnym tygodniu, czy za dwa tygodnie. Jak za dwa tygodnie, to będę siał dwie jednostki, a jak w tym tygodniu, to mogę zmniejszyć. Jak zmniejszę i zostanie, to w nadziei posiejemy tym. Na to mi zostanie ewentualnie, ale za to nie płaciłem dużo. Podejrzewam, że dzisiaj opryskiwacz pójdzie jeszcze w ruch. On jest po randapie, co prawda, teraz. A forsz... Forsz już chyba będzie odpalał. W tych biegach się połapać czasem. Sprawdźmy, czy będzie odpalał. Ale mi chlapnęło wodą po karku, aż się ożywiłem bardziej jak po tej kawie. Forsz odpala. Bardzo dobra nowina. Tak więc dzisiaj pewnie opryskiwacz pójdzie w ruch i pójdzie Toprex.
rzepak ma 2 do 4 liści i trzeba będzie robić właśnie skracanie przed wyjazdem, bo nie chcę zostawiać oprysku Kubie. Nie to, że mu nie ufam, ale to jest jednak rzecz, którą należy wykonywać samemu. No chyba, że już naprawdę się nie da, to tylko w takich przypadkach, a w tym przypadku jeszcze się da. Tak więc dwa opryskiwacze, jakbym dzisiaj wypryskał, to z pełną, z czystym sumieniem mogę jechać odpocząć do Niemiec trochę. Byłem wczoraj na zabiegu, jestem obolały, ale wszystko idzie w dobrą stronę. No teraz chciałem jeszcze odpalić MTZ-a, tylko że nie mogę w tej chwili. Idę, bo córcia moja ma urodziny dzisiaj. Zresztą razem z synem robimy, bo oni mają odstęp tam 1,5 tygodnia od siebie. Tak więc najpierw idę na przyjęcie urodzinowe, a potem pewnie weźmiemy MTZ-a, podczepię małą przyczepę, Niemkę tą, i z tego garażu wyciągnę wszystkie śmieciury, może te pozabieram. Z biura muszę te kartony, nie kartony powyciągać, rozłożę te rusztowanie i ten piec trzeba będzie ustawić przed wyjazdem. Tak więc trzymajcie się i przyjdę po urodzinach. Pomyślcie życzenie i zdmuchujcie. Dmuchaj. Dmuchamy. Dmuchaj. Ale teraz dmuchnęła Zuzulka. Wszystkie na raz. Brawo. Dmuchaj, Stasiu. Słowo się rzekło, mamy popołudnie. Do opryskania 20 hektarów, plus jeszcze trzeba wyczyścić opryskiwacz po glifosacie. Tak więc zaczynamy manewry. Aż przyjemnie siadać do forsheeta, wiedząc, że odpali. Kluczyka nie wyciągnąłem, kurwa, ze stacji, może nie odpalić. Ja pierdziel. Strach w oczach był. Jadę najpierw płukać, opryskiwać. Wypryskam to tutaj na polu za halą, po tym owsie. Jeszcze dodam jakiegoś tam mam coś, żeby popaliło, ile może. I lecimy. Pół godziny później opryskiwacz opryskany, opłukany. Zalewam właśnie wodę, roztwór, to Toprex z Syngenty. Pewnie się niektórzy będą znawcy zastanawiać, dlaczego pryskam już na 2-4 liście, jak jest na 4-6, ale w Czechach jest Toprex rejestrowany na od 2 liści. To znaczy, że w Polsce można stosować tak samo. Jest to tylko kwestia prawna, może papierów, może tylko jakiejś tam certyfikacji i tego typu rzeczy, a wszystko się opiera o to. Na 2 liście można stosować, dawka 0,3 na hektar i sumieniem czystym mogę jechać sobie odpoczywać do Niemiec. Zalewam 2500 litrów, rozpryskuję tym 12 hektarów, wracam, dolewam jeszcze 3 litry na 9 i pryskam tym 8. Taka parczewska matematyka. Ogólnie 20 hektarów rzepaku. No i tylko teraz co czekać, aż się zaleje. Jedziemy. Pierwsze zaczynam od siemienia. Jadę dalej na Żminne do Wierzbówki. Stamtąd wracam i około powinno zostać 600 litrów w opryskiwaczu. Ale zobaczymy. Ostatnio tak było, że 600 zostało. Tak z tym pojadę na Teksas i zrobię pewnie do około poprzeczniaka takiego dużego. No to tam z 2 km będzie, żeby to pole objechać. I co? Wypryskam poprzeczniaka, wrócę, doleję właśnie na te 9 hektarów. No to będzie 2 hektary, 2 na 8 hektarów, 3 hektary tego by było. 3 hektary poprzeczniaka. Może i tak wyjdzie. Tu jest 21 metrów lanca. No to kilometr to byłoby 2 hektary. Tam może być gdzieś tak.
No ale ile by nie było, tak czy siak 20 hektarów do wypryskania i mogę z czystym sumieniem jechać. Mam nadzieję, że ten piec uda mi się jeszcze ustawić ostatkiem sił, bo nie chce mi się jak cholera, ale jak ja tego nie zrobię, to nikt tego nie zrobi. Lecimy, samo się nie zrobi. Słońce nie pozwala zobaczyć, czy też świecą, ale chyba wszystko jest ok. To jest to pole, co mi nie sięgna po metrze na do miedzy. Tak niestety trzeba pryskać. Tylko mi właśnie spadło. Jebane. A! Kurwa, jak mnie boli. Jeszcze przejechałem. No niech to cholera jasna. Upali. Ale zobaczcie, jaki rzepaczek tutaj już rośnie. Cztery liście, praktycznie dwa. Cztery. Patrzcie to. Nie za ciekawie, co? Starość, nie radość, młodość, nie wieczność. Kurwa mać. Dopiero co mi się 7 lat skończyło. Już się nowe zaczęło. Nie mam siły. Prysniemy. I lecimy na kolejne pole. Jesteśmy na kolejnym polu. Na tym najczystszym, jeśli chodzi o jedno liściętne. Wygląda na tą chwilę. Najpierw podjeżdżam poprzeczniaki dookoła. A potem ktoś z powrotem. To pole opryskane, wyjdźmy, zobaczmy jak to wygląda. To mnie zainteresowało. Przebarwienia, ale to chyba tylko na tych listkach pierwszych, tych to one odrzucają po prostu. No ładnie zszedł, ładnie zszedł, tylko nie wiem jak u was, ale u nas deszczu trzeba, bo nie ma deszczu. Cały wrzesień ma być ciepły, gorący wręcz, a wody jak na lekarstwo teraz. Jadę na Teksas, wypryskam to co mam, mam 1100-1200 litrów w tej chwili, bo zostało mi jeszcze jedno pole w siemieniu, no i zobaczymy co zrobię, albo na Teksasie wszystko wypryskam i później zajadę na ten siemieńskie plus Teksas dokończyć, albo zrobię tylko poprzeczniaka na Teksasie, zobaczymy, tak czy siak teraz się tam wybieramy. Dojechałem tylko na Teksas, chciałem podnosić, opryskiwać i pompa jechać. Nie wiem czy to pompa, czy przewód z pompy. Zaraz wszędzie obadać, chuja spryskania kurwa. Co ja teraz zrobię?
MTZ-em przyjechać, czy co? Jestem już w domu, zastanawiam się, co tu teraz robić. Cholercia jasna, forsheet to już jest kurwa na remont. Będzie stawiany, jak Władek wyjedzie, pewnie forsheet stanie, tam sprzęgło walnęło, hydraulikę trzeba całą puścić na nowo, nową pompę założyć i w ogóle wyjebać ten rozdzielacz stary, oryginalny, zrobić to na rozdzielaczu takim 4 czy 5 sekcyjnym, powypuszczać sekcję, silnik zdjąć, żeby się dostać do sprzęgła. No i tutaj ma jeszcze mankament z tą przystawką do przedniego napędu, ona się napełnia olejem, pewnie jakiś simenik wypchany. I nie wiem, czy w ogóle nie będę zakładał silnika jakiegoś ze stara Raylanda w takim wykładzie sił, jak już to ma tak być, że i tak silnik trzeba zdejmować. On niby jest dobry, silnik jest bardzo dobry zresztą, on trzyma atmosfer 6, palić pali, nic się z nim nie dzieje, zima, lato, nie gotuje się, pali bardzo mało, no ale kurwa nie byłbym sobą, jakbym coś nie chciał zmieniać zaraz, koła byśmy zajebali z sieczkarni. Takie metrowe, szerokie, ale to już później, teraz to na razie mam kłopot, przecież zapomniałem, że jestem zmartwiony. Chwalę go, idę odczepiać opryskiwacz i zaraz trzeba będzie przymierzać jakieś inne ciągniki. Najgorzej, że tutaj komputer ten jest na te trzypinowe wejście, trzeba będzie zrobić gniazdo. Trzeba zrobić gniazdo na te trzy piny. Mało się tu zajebiemy jak ten. Profesor Pris. Może od sąsiada ciągnik pożyczę tego New Hollanda Forda. No mam pół opryskiwacza oprysku, jeszcze jeden trzeba jechać. Jest kurwa wieczór. No i do 4 rano jadę do Niemiec. Jest na głowie się, powiem. Coś trzeba szybko myśleć. MTZ-em nie zdążę go dostosować do tego opryskiwacza, to trzeba dolny zaczep. W MTZ-cie nie ma dolnego zaczepu wcale. No teraz to sobie dopiero uświadomiłem jedną bardzo ważną rzecz. Ja opryskiwacza nie odczepię. To jest ten zaczep hitch. Żeby odczepić ten zaczep, to muszę ramiona dać do góry. Wtedy się odbezpiecza tą linką. No ale jeżeli ramiona uniosą do góry zabezpieczenie, to pewnie można jakoś inaczej. Idę po koparkę. Spróbuję. Bo co tu się napina? Tamto się napina. To tamto trzeba będzie unieść do góry widłą od tego. Od czego? A nie! O to trzeba unieść, za hak trzeba podnieść do góry, odbezpieczyć i opuścić. Idę po koparkę. Ale jaja się porobiły, ja pierdzielę. Nowy sprzęcik i o! Cyk chodzi, nic się nie pierdzieli. Nie wiem, mam mieszane uczucia co do tego Ursusa w takim sensie, że to będzie dalej chyba to samo. Nie będzie czym pracować. Nie wiem, może się mylę, bo to niby jest generalny remont. To chodzi pewnie parę lat, ale Ursus zawsze będzie Ursus. Forsheet stary zawsze będzie stary forsheet. Jak ktoś chce kupić tego Ursusa, jak on przyjedzie gotowy po remoncie i wyciągnie 70 tysięcy, to go sprzedam, kupię sobie jakiś areskę albo coś. W takie manewry.
Będę szybko coś wymyślać. Siad. Słuchajcie, zobaczcie to. Wszystko klejone na ślinę. Wszystko na styk, kable ponapinane, ale jakoś kurwa weszło. I nawet działa. No ładnie działa. W fortrzycie hydraulika już siadała, bo nie dawał rady podnosić tego. Popodłączane, zaraz wyjeżdżam. Zesram się, a to dopryskam kurwa. Paweł się przyniesie taki pręt blokujący, żeby mi zaczepu nie wypadło i będzie można jechać zaraz. Bo teraz jest na tym grzybku tylko, nie? Pierwszy dołek jaki wypada. Ale jest wszystko podłączone. Działamy. 2000 zasieczkarnie do Volvo. Trzeba zdjęcie zrobić do miniatury. A forsheet niestety. RIP. Tam za dużo już było do zrobienia. Jadę po paliwo. Naleję bańkę 20 litrów do tego Forda i jedziemy, ale powiem wam, mam już takie zmęczenie tych starych maszyn, że przyjdzie niedługo czas, że trzeba będzie zainwestować w coś lepszego, żeby to siąść i pojechać. No, wiem, że nie wszystko, nie ma takich maszyn, tylko się wsiada i jedzie, trzeba serwisować, ale tutaj w tych 50-letnich sprzętach to już się za dużo dzieje czasami. Zależy jak jest używany, z jaką intensywnością, nie? Ale już jak powychodzę z tego, co w tym, co siedzę, w tym bagienku, takim, co się w nim pluskam, to trzeba będzie jakieś koszty ponieść, żeby tutaj było lżej. Nie będą spektakularne, ale na pewno pomogą w pracy na wiele lat. Dobra, jadę już. Dwa razy jeszcze muszę jechać. Czyli to dopryskać i wrócić, zalać się jeszcze raz. Ale damy radę. Chyba. Bardzo dobrze w tym ciągniku można zaobserwować prędkość podnoszenia. U mnie skrzeczało wszystko już. Nie dało się pracować praktycznie i dlatego ta pompa strzeliła, bo ona była już na wykończeniu. U mnie podnosił kilka minut. A tutaj super ładnie płynnie. Ta hydraulika już nie mogła za długo pochodzić po prostu. Myślałem, że on jest podławiony na hydraulice, na tym, na, jak to się nazywa, na opryskiwaczu, a to się okazało, że to forsheet nie dawał rady tego otwierać. Dobra, działamy. O kurde. O, teraz się zapaliło. Się bałem? Jednoliścienne jeszcze nie spadły. Ale pryska się dobrze.
Ale już opryskane. Tutaj niestety ścieżki musiałem zrobić inaczej. Kurwa, pierwszym razem źle wjechałem. I teraz za to zapłaciłem cenę, że dwa razy objechałem pole. No ale nic, to już teraz są ścieżki zrobione idealnie, nawet na polu się fajnie zgrywa, że nie ma żadnych zakładek. Coż ona się nie chciała składać. No teraz idzie. Składam opryskiwacz, jadę do domu. Mam 500 litrów jeszcze, co prawda. Mogłem jechać z tym na Texas, ale i tak nie dopryskam, tak więc jadę do domu szybko, jest bliżej. Doleję do pełna opryskiwacz, doleję tego oprysku i zrobię cały Texas na raz, bo akurat sięgnie beczka, starczy. I tyle, jest godzina już dosyć późna, tak więc ja film będę kończył. Ale tutaj cicho jest w tej kabinie. Ja teraz słyszę, jak ten opryskiwacz pracuje dopiero, jak on się telepie. W Orszizie to nic nie było słychać, nie? Dobra. I tą samą ścieżką wyjeżdżamy. Żegnam się z wami. Jutro wyjazd. 4 rano ruszam. Mam nadzieję, bo jeszcze dzisiaj muszę się spakować z samochodu, tą siłownię w końcu wyjeść, bo woziłem ją cały tydzień. No i co? Spakować się w domu to szybko. Narzędzia mam tam zostawione. Damy radę. Motor schować, pozamykać, traktory pochować. Tam parę takich dupereli to ja dzisiaj się wyrobię, ale na film to jest koniec. Nie poddajemy się żadnym pierdolonym klątwom. Lecimy dalej. Choćby nawet z zaciągniętym ręcznym hamulcem, ale nie jest spuszczony. Trzymajcie się i do następnego.